to dziwne, którędy właściwie mam iść? Jestem cały czas tu szczerze, zęby pośród drzew, a mimo, że to wielki las, dobrze znam jego śpiew. Kto to znowu śpiewa? Gdzie on siedzi? Zgubiłaś coś? Ja właśnie akurat chciałam zobaczyć, gdzie pan jest. Przecież widzisz mnie, prawda? Jedną chwileczkę, poczekaj. Druga zwrotka. Po chwili, kiedy znika czas, zostanie ze mnie coraz mniej. To pan jest kot. Specjalny kot. Pomimo, że to mroczny las. Proszę zaczekać, niech pan nie odchodzi. Jestem tutaj. Trzecia zwrotka. O nie. Dziękuję bardzo. Chciałam tylko pana spytać, którędy mam teraz iść. No cóż, to zależy, dokąd się wybierasz, moje dziecko. Ach, to właściwie nie ma znaczenia, o ile... Aha, więc dla ciebie nie ma znaczenia, dokąd pójdziesz. Byłbym zapomniał. Jeśli cię to interesuje, on poszedł tędy. Kto poszedł? Biały królik. Gdzie poszedł? Kto poszedł? Tu tędy. Ale kto? Biały królik. Jaki królik? No przecież sam pan powiedział przed chwilą. Och jej. Czy umiesz stawać na głowie? O! Moja droga, gdybym ja kogoś chciał znaleźć, spytałbym zwariowanego kapelusznika. Co? Zwariowanego? O nie, dziękuję, wolę no, nie. To może pewien zając w tę stronę. Dobrze, dziękuję, pójdę do niego. Oczywiście, zając też jest zwariowany. Nie chcę mieć nic wspólnego ze zwariowanymi zwierzętami. Niestety, na to nie ma rady. Tu wszyscy są zwariowani. Już chyba to zauważyłaś. Ja też różnię się od innych kotów. I zginę, o nie.